Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami partia turnieju Szachy dla Wszystkich, granego w sieci na serwerze Lichess. Przeciwnik grający gołymi miał dużo punktów, miał spory ranking i bardzo ciekawy. 4, koczek F3, G6, obrona sycylijska, wariant smoczy. Kolejność wybrana przez Arnę, która dąży tak zwanego przyspieszonego wariantu smoczego, w którym chcemy zagrać pionkiem na D5 bez straty tempa, powoduje, że białe mogą wykonać posunięcie. 4. Posunięcie C4 prowadzi do tak zwanej struktury Maroczego. Pionów E4, C4 przeciwko pionkowi D6. D6, E6, D6, C6. Tutaj są różne możliwości czarnych, przynajmniej 4 czy 6. Piony uniemożliwiają czarnym dojście do D5. Struktura jest bardzo dobra, w ogóle cały wariant oznaczany jest B34 jako wariant Maroczego. On się nazywał Maróczy, piszemy przez CZ, po węgiersku czytamy CZ jak C. Maróczy był bardzo silnym przeciwnikiem, wspaniale grał, podobno najlepiej w tamtym swoim czasie rozgrywał końcówki hetmańskie, tak jak Rubinstein wieżowe, tak Maróczy doskonale grywał końcówki hetmańskie, czyste końcówki hetmańskie, hetman przeciwko hetmanowi z pionami. Był też trenerem Wery Męci, a walczyła z szachistami. Koczek C6. I teraz normalnym wariantem jest goniec E3, koczek F6, koczek C3, koczek G4, hetman G4. I tu czarne mają odejście na E6 najlepsze, na C6 trochę gorsze, ostry ruch E5 i dalej gra się toczy. Czarne mają też inne możliwości. W tej pozycji ma inne możliwości, zagrać D6, może mieć skoczka na D4. Jednakowoż białe nie dały im tej możliwości, ponieważ w pozycji na diagramie zbiły skoczka na D6. Jest to niekorzystne dla białych. Czarne mają rozwiązane wszystkie problemy do bicia. Pion kontroluje pole C6. Jest otwarta linia B, będzie nacisk na punkt B2. Nie można zagrać B3, bo pion A pójdzie do A4, będzie go atakował, go osłabi. Białe straciły całą przewagę debiutową jednym nieostronnym posunięciem. Co teraz? I teraz trzeba rozwijać figury. D6, C5, skoczek nie przyszedł na C3, nie przyjdzie na B5. Skoczek stoi wyraźnie źle. Nie ma tu obiektów do ataku. Jest to próba przykrycia punktu B2. Wieża B8, goniec D7, roszada, hetman B6, goniec E3, A5. Tu można powiedzieć, że czarne nie kończą rozwoju. No powinny kończyć. Za chwilę skończą. F4, A4. Na razie skoczek został zgoniony na złą pozycję. Punkt B2 jest słaby, pion jest broniony. Skoczek F6. Co teraz? Białe zagrały E5. A co z punktem E3? Co z gońcem? E5. Czarne dostały możliwość wymiany skoczka za czarnopolowego gońca. Jest to kluczowa figura, ponieważ goniec G7 nie będzie miał oponenta, który zrównoważy jego działanie. Hetman F3. Teraz roszada była dobrze, można było skoczkiem na E3 bić. Najprościej zabrać pionka, ważnego pionka. Napadamy na gońca, zroszujemy kluczowy pionek, goniec strzela, te figury wiszą. I za chwilę zroszujemy. Będzie bardzo dobrze. Gońca trzeba bronić. Białe wybrały najgorszą możliwość. Zagrały hetmanem. Teraz są dwa ruchy. Można pójść gońcem na e6 lub na c6. Hetman się nie mieści z tej przyczyny, że nie będzie mógł bronić gońca. Ten ruch już przegrywa. Goniec e6. Hetman e4. Także hetman broni gońca. Trzeba go odciągnąć. Odciągamy go ruchem f5. I po ruchu f5. Białe zniechęciły się do gry. Miały na tyle silną umiejętność, że stwierdziły, że pozycja jest zła, niedobra, przeciwnik silny, figur mało i poddały się. Pytanie od widzów, jakie grać debiuty? Debiuty trzeba grać takie, które nam się podobają, które nam odpowiadają. Nie te, które trener nauczył. My, każde dziecko uczymy innych debiutów. Dziecko sobie same wybiera debiut. Aczkolwiek nie wszystkie debiuty można grać w różnym wieku i na różnym etapie rozwoju. Debiut jest bardzo ważny i trzeba debiuty dobierać do charakteru człowieka. Człowiek, który ma silny temperament, nie powinien grać spokojnych, cichych pozycji. I odwrotnie, człowiek łagodny, delikatny, nie powinien wdawać w ostrą grę. Należy grać tak, jak nam to podoba, grać to, co lubimy i grać to, co lepiej rozumiemy, bo może przeciwnik będzie rozumiał. Dziękuję pięknie wszystkim za uwagę.